Cześć, z tej strony Vanquish, witam was w kolejnym odcinku z Fioletowej Masakry, czyli to się wygra z gry Saints Row The Feared plus DLC. Ja rozpocząłem batalię wyprowadzając swój niecny pojazd z garażu, jakim jest Challenger, czyli czołg jeszcze sprzed władania Stagu. I tam oto Vesper, który z niewiadomych przyczyn musi również walczyć z pięcioma gwiazdkami. Czekaj. Kłaczek. Na szczęście już zgarnąłem czołg Stagu sobie. Problem jest taki, że przygoda z czołgiem chyba skończy się na garażu. Nie mogę wyjechać stąd, bo mnie zblokowali. No nie mogę wyjechać, nas świnili, a jest jeden tylko wyjazd. Może się zdespawnują wraki. Ten czołg w sumie wygląda jak Abrams, ale... Na wieży. Nie wiem jaką mam prędkość, ale mam bardzo mało. No to pojechalibyśmy na dwa czołgi. Gdzie ty jesteś, Vesper? W tunelu. Dobra, mi się zdespawnowały zwłoki. Wyjeżdżam, wyjechał! W tunelu, ale gdzie? Czekaj, szybko, mapa. Koło mnie, dobra, ja jadę w lewo, do ciebie. Jak możesz, to chwilę poczekaj. Czołg. Potężne rozpoczęcie odcinka. Nie ma co. Kurde. No to nie ma wstecznego? Jadę do ciebie, Vesper. Na dwa czołgi. Pancerny chaos poza misją. Gdzie mi tam z laserami, kolesie? Tu jest prawdziwa potęga pocisków. Gdzie jest ten samolot? Oj, czołg na plecach. Wiesz co, Vesper, ja zaraz będę miał problem. Albo i nie. Dobra, ty jesteś tam? Zjeżdżam do ciebie. No to. Czekaj, bo mnie tu laserami smażą. O, co to było? Jedziemy. Na dwie epoki jedziemy. 2006 versus 2023. Nie wstawaj, dobra, ale gdzie jedziemy? Wiesz co? No nie wiem. Zaraz misję jakąś wybierzemy. No wiesz, to raczej wybieraj, bo oni nie skończą przyjeżdżać. Uwaga, misja. Wirs. Druga. Ale challenge robimy taki, że dojeżdżamy tam czołgiem. I don't know. Why ask me? Talk to Kenzie or Oleg. Cause you, I can understand. Think they said they'd be done pretty soon. We could probably head over whenever. All right, see you when I get there. Oh, the... To był koleś... Zabójstwo czołga gangu. Gdzie jest? Ja jadę do punktu. To się nazywa challenge. Tu fan. A tu miałem fana, który chciał zdjęcie zrobić. No, powiem tobie szczerze, koleś, nie w takich okolicznościach. Oj tam. Chwila by cię zabiła. Ile masz do punktu? 800. Kurde. A ty? 700. Ale jadą za mną. Teraz. Za mną. Skrót GPS odblokowany. Ja
Ale fajne modele zniszczeń są, nie? Jak rozjeżdża samochód. What the fuck, ty. Nie wiem, czym strzelił ten czołg, ale to było dziwne. O, widzisz. Widziałem. Ej, ale myślałem, że te czołgi są zniszczalne, a to tak wygląda, jakby nie były. Nie no, daje się dalej. Kinzi, jedzie on do ciebie dwa czołgi, trzy czołgi, bo przeciwnik też. Dobra. Jesteśmy. Trochę długi wstęp. Jakby nic nie by się nie wydarzyło. Długi wstęp do misji, ale o. You ready to fuck things up in virtual reality? Safer than being shot at. You can survive a gunshot. But if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kenzie. I know. You ready? Let's do it. Znowu jakaś chora jatka. Zobaczymy, będzie, oby było ciekawie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jeżeli pamiętam to, jaka to jest misja, to będzie ciekawie. To tak ma wyglądać, czy mi się coś z grafiką stało? Może tak ma wyglądać. Antyaliasingu nie ma. Aha. Alright, you should be seeing a visual representation of the Decker you set now. What's with that toilet? Oh my god, that's me! Oops, sorry about that. Let me load up another. So fucking not cool! I haven't finished your avatar yet. That one's just temporary. Why would you even give me this? Ugh. Just start moving through the data. I'll sort it out soon. Zaliczy dane. Oh. Ojej, jestem great, umrałem. I'm a walking sex joke. You're complaining, you big baby. This crew sucks. Have a nice day, mate. Chodźmy na lewo. Wow, this is better. Good, because Matt sniffed me out. This is my world to shape as I see. Dobry pistol. Not yours. Alright, looks like Matt doesn't want you poking around here. You'll have to work your way through his defenses. Let's take down the firewall first. Right. What is that exactly? It blocks us from accessing the Decker's data. You'll know when you see it. Gdzieś się znowu poleciał. Ja poleciałem w lewą stronę. Bo za tobą jest masa przeciwników. In my world, the rules can change. Something's wrong, Kinsey. He's altering the rules of reality there. You'll just have to deal. Oni mają miecze. No ja widzę ślimaczkę. Who else wants up? Jakim cudem ty się za mną znalazłeś? Szedłem. Ale jak? Myślałem, że to jest ty coś masz? Nawodzisz się na zimny kamień posadzce. Stanąwszy na nogi, widzisz, że znajdujesz się w niewielkim pokoju oświetlonym dwiema pochodniami. Na północ od ciebie są drzwi, na południe dziura w ścianie. Co robisz? No i co? Ja mam otwórz drzwi, weź pochodnie, przejść przez dziurę, zdrzemnij się. Ja bym wziął pochodnie. Ja biorę pochodnie. Ja biorę drzemki. Zdejmujesz pochodnie ze ściany i otwierasz drzwi. Przed tobą ciągnie się ciemny korytarz gnijący w atramentowej czerni. Idziesz i idziesz, aż wydaje ci się, że minęła cała wieczność, kiedy dostrzegasz, że pochodnie się wypala. Wiesz co, Wesper, cicho, bo ty masz zupełnie co innego i zupełnie co innego u mnie się wyświetla, więc to bez sensu, że czytasz. Budzisz się na ziemi. Co kurna? Nie ma ukrytych drzwi.
pierdziele. Wygląda jak jednorożec. Co chcesz zrobić? Pogłaszcz jednorożca, czy zabij jednorożca? Przed chwilą dawałem pogłaszcz i ja zginąłem. To zabijam jednorożca. What the fuck? Nie wiem, nie rozumiem. Ty nawet nie wiesz, co tam było. Nie, jest tylko jedna poprawna droga, więc... Ale ty nie wiesz, co było w tym pokoju, bo ja szybciej ten... Szybciej skończyłem, to tam była... Tam była gumowa lala na kiblu. I teraz jesteśmy mega napakowanym kiblem. Wesper, ty już masz tak pół życia. Ty też nie masz za dużo. Bo tu są specjaliści, ty. Dobra, jest antywirus. Dlaczego to są groby? To są jeszcze specjaliści, wracające. Kurde, co tu się dzieje? Ty mi się teleportujesz w ogóle też. A nie, to my się teleportujemy w ogóle. Aha, bo jest zmiana czasu. Mamy lagi na serwerze. Ja pierdzielę, no nie. Tej epilepsji dostanę. No i ten już leży. No i nie mogę się teraz podnieść, bo się teleportuję. Mam lagi! Hej! Pomóż mi teraz, bo to chyba o to chodziło, ja nie mogłem w ogóle uciec. No, gdzie jesteś? Za tobą, no i nara. Ja ci pomogłem, ja to sobie zapamiętam. Bo oczywiście nie miałem żadnych chęci, żeby ci pomóc. To może tak nie pędź tam na zapas. Nie wjeżdżajmy tam na tą arenę, nie bądźmy gdzieś koło siebie. Chyba, że się nie da. Ale siadło. Teraz tak, co się wydarzy? Boże! Boże, 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 Bożenko! O! Be gone! Dało radę teraz. Okay, the antivirus is almost taken care of. You'll need to destroy the last bit of code. A toilet, a sex doll, and now a tank. Just go with it. Którym ja jestem czołgiem? Chyba... A co on ma tylko... Tak. On tylko może mi się obracać w lewo? A nie. O kurde. Co ja gram? Aha, bo to nie można skręcać jak się jedzie. Nie wierzę. Co ja robię?
Nie we mnie! Ja jestem czerwony. Jak nie mam celownika, to mi ciężko idzie. I co jeszcze będzie? Rzuć wszystko na brak celownika. Jest dobra muza. Uba, 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 uba. In your dreams, kid. I'm up for more. That's what happens when you fire Saint. Coming up on the last wall. It's his internet security protocols. They're blocking access into the main... I don't need to know. Ja bym chciał wiedzieć. O nie, teraz dopiero. Uważaj, nie spadnij czas. It's modeled after the Nightblade Season 3 episode Rise of the Scythian Order. Here is where the Cardinal lays his plan for it. Wait, you modeled this shit off of Nightblade. It's an allegory for man's inhumanity to man. It's a shitty vampire show. I don't expect a chuckle fuck like you to appreciate good writing. Uh-huh. Of course the safe one! Oh, this crew sucks. O kurde. Ale co się stało? Okay, don't panic. We can work this out. Probably. You ever been good at lying under pressure? Dobra, ciśnij dowolny przycisk. Uwaj, ile przerywników. Zdebuguj ekran błędu. No co jest? Why aren't you dying? He's scared. Go to the cathedral and finish him off. And those giant tubes are just happy fun slides, right? Must be his direct feed into the world, while his information flows through. Yeah, that's definitely a trap. Sometimes at least try lying. Ja już nie wiem, czy my gramy w Saints Row, czy w co. Easy to laugh when you're hiding like a pussy. Come on out! Glad. What the fuck? Don't you get it? I'm Gordon. That's just fine. In the real world, you're just a bitch with a keyboard. Rozwal to, rozwal to, rozwal to! Here, you cannot beat me. Real world, this world, it's all the same for kicking your ass. Alright, just... Don't die until I figure out how to copy an avatar. This is your true self. Small and insignificant. Don't worry, he's not bigger. You're just smaller. So yes. Bring it! Quick event jeszcze. One way or another. What are you doing? Get down! Maszuj, maszuj, maszuj. Dobra, nie mam skrzydełek skubany. Having trouble with your connection. A ja chcę. Stop fighting the inevitable. Trzeba jest wspólne. Nie wiem, no ja nic nie robię, to jest. No ja mu napierdzielę. Look at you trying to move. Amusing. Start those Got it! What? That's impossible! God! To jest. Twój partner nie żyje. No i nara. Ale jak? Ale dlaczego? O co chodzi? Nie mów, że od początku tylko go nawalamy. Chyba tak. Nie, nie ma skrzydeł. Look at you trying to move. Amusing. Start those dodges early while you're slowed. Got it! What?
Żyjesz? No żyję. Żyj mój oddech! Looking at the Avatar's programming, you should have four main abilities. The sword can be used to slash at things close by. Whoa, that's a giant shockwave. No wiem, to jednocześnie to zrobiliśmy. Kinsey, I could kiss you right now. I'm getting to another call. I always win my arguments. Czekaj, 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 bo mnie przywalasz! I don't know how you managed an ancient Kensington, but it doesn't matter. I am God in my domain. Nie, bo ty jesteś tak na... Ty odejdź może lepiej, bo jak ty zginiesz, to ja ci nie pomogę już. Glad you think so. Wiesz, że odzyskuję życie. No, 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 ale wiesz. Uważaj. Oj, przypierdoliłeś mi teraz, tak. Chwila przerwy. Teraz ja go atakuję. Dobra, teraz ty. Dobra, ja całe życie to odpocznij sobie. Ja go atakuję. No chodź, no chodź. Dobra, chuj. Dlaczego ja nie mam ognia? Aha. Aż, okej. Twój. Dobra, ja wybiorę. Eja, hop! Napierdzielamy w... Teraz to jest twoja zabawka. Dobra, twój. Na. Oj, oj, oj. Oj, uciekł. There's no room for you in my world. Time to die. Thank you, man. Kurde, aż się dubałem w nosie teraz. Nie no, no musiałem się podrapać, a tu kurna spacer każą mi cisnąć. Lepsze niż z Mortal Kombat. Luke, I am your father. Bye, Matt. Ugh. I can clear your name. Prove that you didn't destroy that bridge. I'm sure Kinsey can figure it out. I literally have the world at my fingertips. It's a little vague, Matt. Gotta do better. You tell me the name of a company, and it becomes the property of the Saints. You get your empire back, and I get to walk away. Kid, now we're talking. Okay, what's with the doors? They're back doors into company records. One door leads to a weapons manufacturer, giving you discounts on weapon upgrades. Right, and this one? An automotive parts distribution house. They'll discount work done on your cars. Pick one and I'll get you set up as a high priority client, I swear!
Chyba razem myślimy o tym, nie? No, Guns, Guns, Guns. Glorious Guns. Chyba, że za plecami mieliśmy jeszcze inne dwa wybory. I really wish you'd reconsider, Maddie. These hands of mine were meant to rend bone, not hunt and peck on a keyboard. Well, if typing's the issue, I can recommend some good voice recognition software. I know the best... Shh. You stuck with me when I rose from Philippe's ashes like a phoenix. You and me, we've bonded. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. To be honest, I'm a little scared of... well... dying. I do run a demanding workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. I mean, the way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone, you know? Oh, absolutely. Well, I've got a flight to catch, so... Maddie. Oh, God. Feel free to list me as a reference anytime. Dwanaście tysięcy i 26 szacun. Cyber spluwa. Nie lubię. Mamy. Strój do mokapu. Cyber czołg. Zdecydowanie nie. Rabat broni. No i czyżby czas na zadania specjalne, akcje? Ale coś muszę sprawdzić. Jakiś filmik chyba będzie. Czy nie? Ekranowania. Zabij dekeru wekse. Pojazdy. Umiejętność nitro. W każdym pojeździe jest nitro. Mech. Zdolności gangu. Ziom. Czołg. Czołg jest dostępny w menu telefon. Mech. Na razie nie interesuje mnie to. Zdrowie. Nie mogę. Obrażenia. Walka. 75% więcej do karabinu? Jakże bardzo. Nieograniczona amunicja do karabinu. Oh shit. 50% więcej granatów? Jak najbardziej. Więcej granatów. Pistolet maszynowy? Też moja ulubiona broń. Bierzemy. Pistolet maszynowy? Tak jest. Nieskończonego nie mogę mieć, amunicję specjalną. Cześć, co ja zrobiłem to właśnie? Coś gadaś. Za coś zapłaciłem $500, nie wiem za co. Za szycun. Misję nie, bo tam jest tylko Pierce, konwój, pułapka, mapa. Gdzie my znowu jesteśmy? Tutaj. O, blisko mamy przechwyt, trudność niska i czarny rynek organów. Ja sobie to pójdę kupić i zaraz zrobimy Pierce'a. Ten Pierce jest łatwy, nie, akurat. Biegnę. Nie, nie. Ale to będzie pewnie na fale, nie chcę fale. Nie mogę użyć sprintu. Czemu ja mam w ogóle cyber spluwę? Jak miałem snajperkę i dostałem to tam. Wiem, że trafiłem z ciebie tam spalić za... No ale ja biegłem w linii prostej, Mondrelo. Tak, ale to coś nie powinno mieć takiego zasięgu. To ma pewnie nieskończony zasięg. Gdzie jest ta posiadłość? No uciekaj. Skarż! Jeszcze zdążył Heda dostać. Co ty masz za ten, za kostium? Ja, to jest mój nowy t-shirt. T-shirt z kapturem. Mhm. Znaczy, moja nowa buza.
Dobra, i tu jest przechwyt. Ej, mamy tak, znowu mamy przechwyt z Zimosem i widzę tam pancerny chaos niedaleko, więc... Coś się znajdzie. Ten pancerny chaos to jest jaka? Trudność wysoka. Nie, robimy tak, pyk, 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 idealnie. Najpierw Zimos, potem pancerny chaos, na koniec odcineczka, jak najbardziej. Panie robotniku, stocznia nie działa. To Zimos jest tu. No to weź go. Czekaj. Tędy nie przejdę. Trzy jaja się rozlały. That's very nice of you. Well, you are, I mean. Say again? Pick up my people and drop them off where I tell you. Alive, please. Aha. To ja jadę na prawo. Podajcie mi jakieś auto. Couldn't last any longer than that. Dobra, ja mam dwóch. Na moje zostaje podwany. Zetkom się ten, wzywaj, okej? Dasz radę? Dał radę. No radę, a tam moi ludzie, goście. To czekaj, ja zeskoczę w międzyczasie. Ja zeskoczę w międzyczasie do Amunation. I nie mam jednego chowa. Możesz wejść podczas akcji. Da, da, da. Always feels good to kick ass. Już też. Ej, strzeliłem w jajca Stagowi, w sensie z kopniaka. I był taki dźwięk, jakby uderzył w garnek. Dobra. O, przechwyt dodatkowe. Kurde, nie fajnie. To znaczy się, że ich urosło trochę. Nie, ale mamy tu od razu obok kupno sklepu i pancerny chaos. O, planeta świętych. Idealnie. Planeta świętych za 5000. I teraz pancerny chaos jest tutaj. A, Wespę tam jeszcze posiadłość wylukał. No. Ja to sobie kupię przy okazji. A, zdoń. Panie. Well done. O! Ile tu znajdzie? Chłopie. Będzie trudność wysoka z tym czołgiem. Poczekaj moment. Always happy to show off. Dekerzy. Dobra, 61% mamy przejęcia dekerów. A nie, to jest atak z powietrza, ty. Daj jeszcze raz.
A tak z powietrza mamy. Dobra tam. Ale trudność wysoka. So long as I can shoot things, I'm on board. O nie, dziękuję. Sześć postojów. Panie, nie strzelaj tylko z tych rakietek. Lepszy jest ten karabin. Ej, ale to jest jakby jakiś inny karabin. Dobra, to mówię, bierz ty z przodu tych, co będą lecieć, a tych z tyłu i tyle. Dobrze. Najszybciej wtedy, nie? Z kasy. Tam jest twój. No skubany. Nie, niektóre są opancerzone, to już przy poprzednim widziałem. First up, crashing a few of the low-level Deckers' computers. They live in this area. Here, try stopping those viruses from spreading. Okay, done here. Nice work, Dad. Ojej, przód, tak. Dobra. Na razie idzie bardzo dobrze. Ten atak z powietrza to taki trochę... Dajem, za bardzo. Aha, ja se radio włączę. Chociaż no to radio mam takie nieraz ciche, że... Kinsey, wolna jest. Kinsey, did you forget to fill up the tank? Oh, I'm sorry. I was busy figuring out a way to destroy an entire gang! Ona mówiła o jakimś czołgu? Tank to też jest zbiornik na paliwo. Aha. We good? Yep, I'll bet. Wiesz, zaabsorbowałem się tym, że... Course to save one! W ogóle mi napisał zabójstwo jednym strzałem. Chyba pasażer dostał. No to ładny cel. Tej, ty po mnie strzelajesz, czy? Nie. A, ci tu się zdał. I'll remember this one. W tej trudności wysokiej chyba chodzi o to, że... Jak ci pęchasz... nie wytrzyma, to może być problem. Te szczęście za dużo nie piłem przed tym nagrywaniem. No wale z cysterny. W pełnym przypadku. Twoja. Dobrze, że tam nie skręciłem. So, is this strip club a Decker place, or are you just a dancer here? Oh my god. Why haven't I been invited to your dobre. Show? Stop talking. That's one Decker who will never be able to show his face again. This crew sucks. Technically legal. Technically legal. I could do this all day. No, good time. Yeah, I'm just chilling. W czwórce są, wiem, że fajne te koopowe misje śmigłowcowe, nie? Tam jeden ucieka, drugi coś. Kotka i myszkę, nie? Chyba. Oj, nie powiem ci, że nie pamiętam. Ej, tu są nawet znajdźki na dachach, człowieku. No to wiem. Tej, a da się podczas akcji? Tym samym pomyślałem. How generous of the Decker. To może skasuj ten samochód. Dałeś radę zebrać? Nie. Przeorało mnie tylko, powiem. Zebrać? No, nie, a to jak się
Kopulacja. Please give me a challenge. Oh, they just didn't have it. Dziewczyny Matta Millera. How do you know where she lives? Everything about you is on the internet. I even know your real name. Ever wonder who else might be listening, Kinsey? Okay. Bardzo fajnie wygląda. Please tell me you aren't blowing up a power plant. Co? Co wygląda dobrze? Counterproductive. I just need to check the power output there. Havira Świętych, no zobacz. No ta tak. Ty już tam ulepszyłeś ją, czy nie? No ona jest zawsze na full od razu u nas. I'm trying to drive here. Łe, ja zacząłem strzelać po Kinsey. I deszcz fajnie, nie? Wygląda w tej grze. Już tam wracam. To jest telewizja, telewizję trzeba kasować. Na wszelki wypadek. Czy ona planuje postój, kurna, koło swojej bazy? Niszczone samochody, 300 na 300. Dalej, Kinsey, bo materiał sztucznie przedłużasz. No jak ta Kinsey, no. Nie ma przejazdu. Droga zamknięta. No nie gadaj, że ona będzie w kółko. No. Czy przyjeżdża do nas? Keep me safe. Don't want to die and come back as some radioactive zombie. You might enjoy being a radioactive zombie. Wrong. A to sobie po lewej poczekam. Got the readouts I needed. All done. Then let's clear out. No nareszcie! Ile można Kinsey jechać? Ale 6 tysięcy wpada. No, kapa to kapa. 20% szacunku, 66% kontroli nad dzielnicą. Ta jest! Chyba cię głowa boli. Nie, dlaczego? No movie deals in the big house, son. Dobra, ale to i tak jest. Ty widziałeś? Nie, myślałem, że spadli. Przecież muszę wywalić to auto do morza, żeby nie znaleźć. Dobra, ale w tym momencie Wesper będzie kasował samochód w morzu, a my będziemy się powoli żegnać w kolejnym odcinku Saints Row The Feared, Fioletowa Masakra. Grali dla was Vanquish oraz niezastąpiony jak zwykle w tej serii Vesper. No, dziękuję, że nas oglądaliście. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku, nie? Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć!